Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Wyjazd na plażę w piątek nie udał mi się, bo nie dałem rady wstać. W czwartek byłem długo na siłowni, gdzieś do 21 i za bardzo mi wyssało ze mnie energię życiowe. Kolejny wyjazd jutro, rano jak stale sobie tylko. Dobra, dzisiaj wam pokażę, co znalazłem na kolejnym strychu. To są rzeczy, które znalazłem w miejscowości Łóżków u żony babci. Jeszcze babcia żyła i te rzeczy mam nadal tutaj w domu. Niedawno je przywiozłem też z Chorodła i wam pokażę, jakie rzeczy można znaleźć. Zacznę od dużych. Półmiski z takiej polskiej fabryki. Może niektórzy kojarzą. Śmielów, made in Poland. O, taka to firma. Takie półmiski, dwa talerze. Taka zdobiona. Nie wiem, co to jest. Tacka taka malutka, ale ładna. I też śmielów. Ręcznie malowana. O, jeszcze podpisała się jakaś Maria Tomaszewska. Pomalowała to tackę. Super. Przeznaczek taki jest, stempel taki. Fajnie. To bardzo ładne jest. No dobra, lecimy dalej. Medal strażacki jakiś. Proszę bardzo. I to wszystko na strychu. I jeszcze dużo takich gratów ciekawych. I żelazka, jakieś inne rzeczy. Ale to najbardziej mnie ciekawiło tak z tego wszystkiego. Za zasługi dla pożarnictwa. No, trochę zaklejony, ale jest. No, ten medal. Oliwiarka. To fajna jest rzecz. I słuchajcie. Tam coś ślubczy. No. Czyli jest. I rok produkcji 1940. O, proszę bardzo. Wszystko widać, wszystko działa. Super, to groszek niemiecki, niestety też w guzikach to było znalezione. O, jak widzicie, że w tych guziczkach u babci i innych ludzi, starszych ludzi, różne rzeczy się znajdują. Kolejny fajny guzik. No i taki talerzyk, tylko momencik. Taki talerzyk. Zasłonię palcem swastykę. O, patrzcie, z Wroną i rok produkcji 1939. Bohemia. O. I tu Wrona jest. Podsunę. Że swastyki nie było widać. Proszę bardzo. No. Takie rzeczy u babci na strychu można znaleźć. Więc jak macie babcie albo jakieś stare domy rodzinne, no to lecimy na strych. I bez wykrywacza można się dorobić fajnych znalezisk. A na początek warto pochodzić po strychach. Spieniężyć to, jak kiedyś mówił saper. Chodził, zbierał różne rzeczy, sprzedawał i sobie kupił później wykrywacz. No, więc taki sposób też jest dobry. Ja mam wykrywacz, ale nadal chodzę po strychach, po znajomych. Jutro też będę prawdopodobnie na jednym strychu. Taka starsza pani ma mi udostępnić strych. I mogę sobie tam siedzieć w kilka godzin i szperać. Dobra, to tyle. Kolejny wyjazd jutro. Pozdrawiam, mówił Grosik. Cześć.